Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cóż, dzisiaj w planach mamy Udyra, czyli moim skromnym zdaniem najlepszego junglera, jaki występuje w ogóle w LoLu. Oczywiście są różni inni, tam specjalnie wymyśleni, Rengar, Kazik, Diana, która sobie dobrze radzi w dżungli, Xin, który ma tu doskok, tam wyskok, Shen, który ma globalne ulti i różne inne super bajery, ale tak naprawdę uważam, że lepszego, przyjemniejszego i prostszego w obsłudze od Udyra Junglera po prostu nie ma. I dlatego tą grę chcę wam dzisiaj pokazać. Cóż, także więc Udyr. Spójrzcie sami. Runki typowe, trochę, troszeczkę atak speeda, troszeczkę AD, plus armor, wiadomo. Zaczynamy od blue. Jakby tak, w przypadku Udyra są jakby dwie drogi junglowania. Pierwsza zaczyna się od... Pierwsza, czyli droga Tygrysa, zaczyna się od maksowania Q. Albo druga, droga Feniksa, zaczyna się od maksowania jego R-ki. No, on nie ma ulti jako takiego, natomiast jego skilla pod R po prostu. I cóż, ja jestem zwolennikiem zdecydowanie opcji Q, gdyż po prostu sprawia, iż nawet niespecjalnie sfidowany ma on po prostu ogromne obrażenia w walce wręcz. I moim zdaniem sprawia, że dżungla jest wyraźnie szybsza i bezpieczniejsza. Oczywiście są tacy, którzy sobie radzą z R-ką, którzy sobie radzą z tą... z Feniksem i ja też grałem, nie mówię, że nie, natomiast zdecydowanie polecam wszystkim drogę Tygrysa. Dobrze, o czym chciałem powiedzieć dalej. Jeżeli dopiero zaczynacie waszą przygodę z LoLem, ewentualnie dopiero zaczynacie, chcecie się zacząć uczyć grać w dżungli, to polecam Udyra jako pierwszego junglera. No, może jeszcze Warwick będzie dobry na początek. Jako, że są to postacie bardzo proste do dżungli, bardzo bezpieczne ze względu na swoje, powiedzmy, automatyczne wysysy życia. Ale do tego, powiedzmy, przejdę w inny sposób. Udyr ma 4 skille. Nie ma ulti. Te skille są, powiedzmy, równoprawne, chociaż oczywiście każdy służy do czego innego. I każdy można maksować od pierwszego poziomu. Jego Q, czyli styl Tygrysa, sprawia, iż zwiększa on prędkość ataku oraz kilka ciosów po aktywacji tego skilla zada dodatkowe obrażenia AD. Styl pod W, czyli styl żółwia. Biernie, kiedy jest aktywny, zwiększa nasz wysys życia o 10%, natomiast w momencie aktywacji na kilka sekund daje tarczę niespecjalnie wielką, no ale w dżungli nawet nieduże tarcze potrafi bardzo dużo pomóc. Tak, skill pod E, czyli styl niedźwiedzia. Jest to instrument nasz przede wszystkim do gankowania, gdyż w momencie aktywacji daje nam dość znaczny boost do prędkości ruchu oraz każdy, kogo trafimy w tym momencie podstawowym atakiem, zostanie ogłuszony na sekundę. Skill jest bardzo fajny, ma krótki cooldown, zresztą wszystkie skille Udyra mają krótki cooldown. I tak, jego R to jest skill od... Jest to styl Feniksa. Opiera się on na AP, tak samo jak ilość, jak wytrzymałość tarczy po dwóch. I sprawia, iż ataki Udyra, trzeci atak Udyra, wysyła taką jakby falę ognia, która zmiata paru wrogów, paru wrogów przed nim. Oraz rozsyła dookoła niego takie fale ognia, które zdają obrażenia. I tak, generalnie, o co chodzi w dżungli Udyra? Chodzi o to, żeby te style jak najczęściej zmieniać, żeby nimi spamować. Gdyż im więcej mamy, już tak powiem, naspamowanych z rzędu, tym szybszy mamy prędkość chodzenia, szybszą prędkość ataku,
i łącząc na przykład bierną Q, czyli zwiększoną prędkość ataku z wysysem W, jesteśmy w stanie zwrócić sobie zdrowie, jednocześnie całkiem szybko dżunglując. Albo podczas ganku zaczynamy, wybiegając z zarośli przy pomocy stylu niedźwiedzia i w momencie, jak tylko trafimy wroga, to przełączamy się na kurzy, żeby uzyskać jak największe obrażenie przy pomocy stylu tygrysa. Dość proste i naprawdę łatwo to ogarnąć. Cóż, tutaj zacząłem dość bezpiecznie, gdyż spokojnie nam szło, złapałem już pierwszego killa, więc kupiłem sobie buty. Maczetę rozwinąłem w ten kamień ducha, zapomniałem nazwy, i z tego kupiłem Claw Armora, bo to wiadomo, w dżungli się zawsze przydaje troszkę więcej armora, żeby to obrażenie było, no po prostu zupełnie nie potek, oczywiście. Tak. O czym nie powiedziałem. Był to Ranked, który teraz oglądamy. I cóż, bardzo nas zdziwiło nas to, że druga drużyna nie ma junglera, więc ja sobie spokojnie potem troszeczkę pokontrjunglowałem, jakby się tylko chciało. Natomiast nasz Master Yi, który chce, wiadomo, Master Yi jest całkowicie OP w tym momencie, więc sobie radził na dwie osoby. Natomiast jak widzicie, ja cały czas gankuję właściwie tylko i wyłącznie topa. No bo to on potrzebował wsparcia, jako że jest sam przeciwko dwóm przeciwnikom, tak? Tutaj troszeczkę nie trafiłem, ogłuszyłem miniona, nie Garena, ale i tak obrażenia dostał i no, się skupiam. To powinienem pomóc mu jakoś się postarać, troszeczkę mi nie wyszło. Ale tym niemniej, no, zgarnąłem killa, a tutaj Rumble złapał dwa. Cóż, o właśnie, Udyr nie jest junglerem supportowatym w rodzaju Amumu. Udyr jest zdecydowanie junglerem, którym opłaca się brać killa, opłaca się łapać najwięcej asyst, zabójstw, killi, wszystkiego co tylko się da, bo on po prostu ma bardzo fajny efekt snowballa. W momencie, jak gdy już posiada około 150-170 AD i odrobinkę nawet, albo nawet nie, prędkości ataku, już zdaje wręcz ogromne obrażenie od kół. Ogromne. Przelicznik ze stylu tygrysa wynosi 1 z AD. To jest bardzo dużo. Naprawdę rzadko spotykane są skille, które mają przelicznik 1, zwykle max 0,7, czasem pół, czasem 0,3. Tutaj jest przelicznik 1 i to daje ogromne obrażenia, szczególnie jeżeli wpadniemy na jakiegoś AD carry we wczesnej fazie, na AP carry. Postacie, które nie są stricte tankowate, zabijemy naprawdę na parę ciosów. Zresztą widzieliście wcześniej w przypadku Rambla, prawda? Tak, teraz wróciłem się, kupiłem sobie troszeczkę HP, bo mi brakowało. I teraz widzimy, że spróbuję zgankować gdzie indziej, bo przecież inne linie też czasem potrzebują pomocy. I cóż, jak możecie zobaczyć, maksuje styl tygrysa już na trzecim poziomie. Styl żółwia mam tylko na pierwszym, żeby złapać te 10% pasywnego wysysu zdrowia, gdyż kompletnie nie jest mi on potrzebny jako tarcza. Każdy kolejny poziom stylu żółwia daje tylko kilka procent tego wysysu więcej, więc w tym momencie nie jest on mi już potrzebny. Za to styl niedźwiedzia przydaje się bardzo, bo zwiększa o więcej prędkość ruchu tą przez chwilę oraz zwiększy oczywiście obrażenia, które trafimy tym jednym atakiem, którym ogłuszymy przeciwnika. Więc maksuje Q, a za nim idzie ulepszony również niedźwiedź. Jak widzicie, stylu Feniksa kompletnie nawet nie dałem jednego punktu, nie jest mi on zupełnie potrzebny, dopiero później mu dam punkt, żeby się nie czuł taki samotny, bo przydaje się troszeczkę, kiedy trzeba na przykład odpuszczać falę minionów. Zresztą zobaczycie. Cóż, może jeszcze opowiem o teamach. U nas na midzie jest Gragas, na topie, jak już mówiłem, Mastery, na bocie z... Na bocie nie mamy AD carry, mamy jedynie Xena z Teemo. Chłopaki sobie całkiem dobrze radzili, zresztą było widać.
Xil już 2 killa, Timo 1, 2 asysty, jest nieźle, ja też to sobie dobrze radzę, co prawda jeden net, ale tym mi 2 asysty. Tutaj znowu kolejny gang łapiemy, o, widzicie, styl tygrysa przyspieszyłem, przepraszam, styl niedźwiedzia przyspieszyłem, rąbnąłem Garena, tutaj znowu ogłuszam Rambla i kolejny kill dla mnie. O, i kolejne ulepszenie stylu tygrysa. No i czekam, aż ten Rumble troszeczkę odpuszuje, bo chciałbym go jeszcze bardziej złapać, żeby temu masterowi pozwolić spuszować kompletnie topa. O, i lecimy. Ciach, rąbnięty i bijemy ze stylu tygrysa. I znowu styl ogłuszony, ale no niestety brakło jeszcze powiedzmy odrobinkę długości tego lane'a, żeby móc go zabić. Tak. Chciałem się cofnąć, ja stwierdziłem, że a co, dam mu jeszcze jedną szansę i czekam. Jak widzicie, mimo że właściwie nie, w tej dżungli nie siedziałem dużo czasu, to minionów mam więcej niż, nie wiem, niż Maxine. Nie, no przepraszam, Maxine ma niewiele więcej ode mnie, więcej niż Teemo. Natomiast mam Gila, co mi całkowicie rekompensuje wszystko. Wszystkie, że tak powiem, niedostatki w farmie, więc mogę sobie spokojnie poczekać bez żadnego problemu. Co jest tylko ważne, bardzo ważne na udy, że jest Blue, gdyż ten jego ciągły spam zmianami stylów powoduje dość spory użytek z mamy, co bywa niestety często problemem. Także przydaje się bardzo Red ze względu na swoją umiejętność, tak? Na swoją właściwość, iż po prostu spowalnia przeciwnika i zadaje mu odrobinkę true damage'a. Zresztą zaraz zobaczycie, co złożę z Kamienia Ducha. Bo cóż, w tym momencie w Kamieniu Ducha najczęściej Kamień Ducha najczęściej przekształca się w duch prawdziwego golema, czyli ten item tankowaty. Natomiast na udyrze uważam, że to jest bez sensu, gdyż udyr oczywiście może być tankiem i często jest jako tank grany. Tym niemniej ja tak nie polecam i cóż, no i sami zobaczycie, że o, wreszcie dałem pierwszy skill point na styl Feniksa i widzieliście, jak on działał. Co parę ataków idzie fala ognia, plus ode mnie jeszcze kolejne dookoła przeciwników. Tak. Co teraz kupię? Kupię faktyczny kostur, czyli dodatkowy jeszcze z wysys. Czyli już w tym momencie mam już, kiedy przełączę się na styl żółwia, mam już 20% wysysu zdrowia. Czyli wartość całkiem spora, leczę się bardzo szybko, bez problemu, bo biernie skułam podwyższoną prędkość ataku, więc również te ataki są bardzo szybkie. Jak widzicie, mam 119 AD, tak naprawdę na AD ile ja mam dodane? 20 AD plus runy. Więc nie jest to bynajmniej dużo, a sami widzicie, że obrażnie mam całkiem spore, jeżeli tylko uda mi się kogoś ogłuszyć i, że tak powiem, zadać mu sobie dwa hity. No. Tutaj żółw, żeby się regenerować. Sami widzicie, że ja właściwie tego zdrowia nie tracę. Tak, tutaj kolejny gang, Akali idzie na topa. Ja tego w tym momencie nie widziałem, więc i z tego co pamiętam, sytuacja była tutaj bardzo niebezpieczna. Natomiast zaraz zobaczę, jak się fajnie rozwinie. Tutaj lecę odważnie. Chcę ich złapać. Garen. Nie Garen. Rumble, o, skaczymy na Rumble'a wszyscy. Ciach, ja go ogłuszyłem, Gragas też na niego leciał. Mastery się nim już zajął, okej. Wskoczyłem w Akali, wskoczyłem w
Garena ogłoszyłam, bijemy. Nic. Masz te 3 trupy, ja przeżyłem dzięki mojej tarczy, dzięki mojemu wysysowi i ogłoszeniu. Gragas też złapał asysty, jest pięknie. Więc jak widzicie, również w takim, no oczywiście to nie był teamfight w dosłownym tego słowa znaczenia, natomiast taka, powiedzmy, mniejsza wersja 3x3 również bardzo dobrze się Udyr sprawdził. Tak, dokupiłem sobie berserki, żeby tą prędkość ataku jeszcze mieć odrobinkę większą i oczywiście szybciej się poruszać, gdyż widzę, że tutaj nie mam problemu ze zbyt małą mobilnością, więc spokojnie mogę sobie odpuścić buty szybkości czy buty piątki na rzecz butów odrobinkę bardziej, że tak powiem, funkcyjnych. Tutaj oddaję Blue Gragasowi, zesmajtowałem mu troszkę, żeby te pół życia zjechać i bierzemy się za dragona. Akali chyba próbowała nam tego dragona zabrać, ale jak zobaczyła, że jest nas dwóch, no to się troszkę przestraszyła i po prostu uciekła. A ja znowu już lecę na topa, żeby wspomóc Mastera. Jak już mówiłem na początku, Master jest w tym momencie tak niesamowicie overpowered, że po prostu wystarczy kilka killi, wystarczy całkiem nieduże sfidowanie go i może zadawać po prostu ogromne obrażenia, wręcz wykarować grę, co postaraliśmy się bardzo w tej grze wykorzystać i dlatego cały czas go gankuję, żeby właśnie pozwolić mu na to fidowanie siebie. Jak widzicie, już ma 5 kili, więc jakoś tam mi to wychodzi i za chwilę, zresztą już widzieliście, przed chwilą był tribe kill, jak widzieliście, Master potrafi naprawdę bić. Tutaj wiem, że Garen nie ma specjalnie obrażeń, więc włączyłem Tygrysa i szybko dobiłem tą wieżę. I dopiero później szliśmy za Garena. O, pięknie. Gragas go dogonił. Ja wcześniej też ogłuszyłem, zadając obrażenia. I wszystko jest ładnie. Tutaj chłopa... Ja tutaj pisałem im, żeby ze mną spuszczowali tego tureta. No, chyba się bali czy coś, no nieważne. Ja tutaj chciałem puszować, tej Akali w tym momencie nie widziałem i dopiero teraz widzę. No cóż, Udyr jest dobry, tym niemniej, gdybym został, gdybym nie zwiął, ta Akali by mnie załatwiła. Ona ma troszkę zbyt dużego bursta, jeszcze jestem troszkę za mało sfidowany. Dopiero powiedzmy za parę poziomów, gdybym skończył krwepicę, wtedy dałoby się z nią powalczyć. Natomiast w tym momencie, cóż, ja straciłem połowę życia, ona też straciła połowę życia, więc w sumie dość prosto. Tak, tutaj był dość głupi moment, ja nie zauważyłem, że ten Gragas się z nimi bije. Natomiast zauważyłem, że w momencie, gdy Gragas zginął, Akali nie miała już życia. Więc szybko dyskakuję, ją dobijam, skaczę jeszcze na... skaczę jeszcze szybko na pozostałych dwóch. No Master niestety ginie od Ignite'a, no, zdarza się. Ale złapał kolejnego killa, złapał asystę, więc też jest nieźle. Ja już 4-1-7, jeden kill tam tylko przez przypadek na początku. Jeden dead, przepraszam, 4 killa. No plus sporo asyst, no bo gankowałem dużo. Jak sobie widzieliście, Udyr jest dobrym junglerem. Bez żadnego problemu można im junglować, tym niemniej ja w nim wcale tak dużo czasu w dżungli nie spędzam. Przede wszystkim gankuję, gdyż on jest bardzo efektywny w tym, co robi na gankach. Zupełnie bezproblemowo może kogoś sam wręcz zabić. Czasem nawet jeden koropka, dwa też spokojnie może. Tutaj troszeczkę zbajtowałem Garena. Zignajtował mnie w momencie, gdy już się cofałem, więc ten ignite on stracił. Ja się teraz zregenerowałem. No i cóż. Jego strata. Ja natomiast w tym momencie skończyłem swój item dżunglerski, czyli duch starszego jaszczura, który daje właściwie nam bierną, umiejętność
bierną właściwość czerwonego buffa Reda, czyli po prostu on niewielkie obrażenia true damage przy każdym hicie. Co jest jak najbardziej ważne, gdyż sam się mam sporo obrażenia, a to mi doda jeszcze kolejne w walkach również z bohaterami odrobinkę mocniejszymi, a nie tylko tymi słabszymi. Odważnie od razu w Garena, akurat ja złapałem Akali i trzeba uratować tego teama, więc też skoczyłem mu pomóc. No i dwa killa, oni nas tam troszkę ubili, ale niewiele. I pushujemy. Tutaj Gragas ich w tym momencie troszeczkę obija. Ja też regeneruję. O, i odważnie. Bo... Dobrze. Ja tutaj zabiłem. Oni dobili drugiego. I w tym momencie troszeczkę spuszują wieżę. Żeby, że tak powiem, to moje poświęcenie nie poszło na marne. Co jak widać, zdecydowanie się udało. Wieża 3/4 leży. Oni złapali killa asysty, ja też złapałem killa, więc w tym wypadku naprawdę uważam, że to poświęcenie swojego jakby życia za tą Aszę było jak najbardziej w porządku i nie było niczym złym. I tak, w tym momencie kupiłem to, czego mi od rynka brakowało, czyli slow. Czyli po prostu fage. Ten mały młotek z lodowego młota plus sztylet, który daje odrobinkę prędkości ataku. No, prędkość ataku na uderze jest bardzo ważną rzeczą. W tym momencie już mam 1.1, a jak włączę tygrysa, to mam chyba coś koło 1.7. Cóż, co do statystyk drużynowych. 10 do 19 dla nas, czyli dwuznacznie. Akurat w wieżach, no my zniszczyliśmy dwie, oni nam jedną, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Co do farmy, mamy 7k ponad przewagi. I tak, i w tym momencie kolejny mój gank. Bo widziałem, że sobie troszkę nie radzili. Skoczyłem oczywiście od razu na Aszę, no bo Aszę mogło dać stosunkowo największe obrażenia. Potem ginie Akali, a na końcu po odrobinie pościgu Darius. I w tym momencie wydaje mi się, że ta wieża już legnie w gruzach. O ile dobrze pamiętam oczywiście. Tak, ta wieża już leży. A my lecimy dalej. Kolejną. Mam zwiększoną prędkość ataku, więc też bardzo szybko troszeczkę tej wieży zbiłem, co pomoże na przyszłość. Teemo tutaj zupełnie bez sensu został. Powinien był zwijać i już wcześniej. Cóż, tutaj poczyniłem dżunglerską powinność. Postarałem się go uratować. Przy okazji zabiłem. Poświęciłem się jakby za to, żeby on mógł uciec. Cóż, taka dola supportów i junglerów, że powinni, że tak powiem, starać się pomagać swojej drużynie. Nawet jeżeli oczywiście biorą killa, bo ja w tym przypadku biorę killa, nawet nie udaję, że nie. No i cóż, tak bywa. Tak, w tym momencie zrobiłem Zilla. Żeby mieć tą większą prędkość ataku i ruchu jeszcze troszkę większą oraz ulepszyłem sobie buty, dodałem ulepszenie prędkości, czyli kolejne plus 15 punktów ruchu zwiększone, no bo każdemu junglerowi jest ta prędkość ruchu bardzo w grze potrzebna. Przydaje się przy gankach, przy czyszczeniu dżungli, no właściwie przy wszystkim. No i znowu czekam na okazję, żeby skankować. Czy
Właściwie to ja przegapiłem, powinienem był tam dużo wcześniej wskoczyć, więc stwierdziłem, że dobiegłem, że tak powiem, na skończoną imprezę, żeby posprzątać. Zdarza się, więc pomagam tylko i wyłącznie szybciutko spuszować, żeby kolejną wieżę może złapać. No tutaj przełączam się na styl Feniksa, który na zdecydowanie większą grupę minionów pozwala ubić zdecydowanie szybciej niż styl Tygrysa. Nie przeczę, że nie. No i lecę, bo widzę kolejny teamfight. Tutaj chyba dobiegnę akurat na końcówkę. Jeszcze zdążę pomóc. Nie, tylko włączę się do pogoni. Ale jednak nie. Jako, że miałem pełne życie, no bo wcześniej nie brałem w tym wszystkim udziału, to wskoczyłem, jeszcze złapałem tego Garena. No, Akali niestety się rzuciła na Mastera, który nie miał dokąd zwijać, więc to się skończyło kiepsko. Ale jak widzicie, tutaj mam bardzo szybko regeneruję sobie zdrowie, dzięki tym 20% wysysu. Bez problemu kradnę buffa. I skaczę na Dariusa. Bez żadnego problemu połowę życia sam mu zdjąłem i w tym momencie kolejny wyskok, że tak powiem, Gragasa, który mi tutaj bardzo pomógł. Troszeczkę, że tak powiem, nie w tą stronę zwiał, ja też głupio zrobiłem, no to nie wyszło niestety. Zdarza się, no. Nikt nie jest idealny. I cóż, i w tym momencie dokończyłem Trinity Force'a. Każdy z itemów, który znajduje się w Trinity Force, jest na powtórze bardzo, bardzo przydatny, gdyż ze względu na częste zmiany skilli, na częste zmiany stylu, zalicza się bierna umiejętność od Sheena, czyli zawsze dodatkowe obrażenia, plus oczywiście slow od Feige'a, plus zwiększona prędkość ataku i odrobinkę trafienia krytycznego od Zilla. Wszystko, czego nam potrzeba na uderze. Naprawdę nic więcej. To jest doskonały na niego item i jak najbardziej się sprawdza. Polecam wszystkim. No tak, i lecę teraz szybko sfarmić topa, bo widzę, że nam miniony chcą spuszczać wieżę. Przy okazji Garen też leci, ale tego akurat nie widziałem. Tak, i tutaj już zaczynamy się powoli nagabywać na Barona. Znowu włączę multi, żeby... ulti, R-kę, żeby szybciej tą grupę minionów ubić. Garena odgoniłem bez żadnego problemu, szybciutko. A na bucie tymczasem akcja, na którą znowu nie zdążę. Niestety... Junglerom nie zawsze się udaje być wszędzie. Tym niemniej, bo i sobie świetnie poradzili. Zginął tylko Teemo. Za to u nas, za to u wrogich aż 3 osoby. O, a teraz jeszcze do TKD Carry. Więc puszują Tureta. Już turet zniszczony, idą po kolejne. Ja w tym czasie szybko poszuję mida, żeby jeszcze być może złapać kolejną wieżę. Chyba też się udało, ile dobrze pamiętam. Tak, ta wieża też wpadnie. Taki malutki split push, tylko jungler drugą wieżę ubił. Poczekajcie chwilę. Wybaczcie mi telefon. Musiałem szybciutko odebrać. Ale już jestem.
No tutaj Garen zapuścił się troszkę za daleko, więc w trójkę kompletnie bez żadnych problemów go bijemy. Ja mam tą prędkość ruchu naprawdę dużą, więc nie ma problemu, żebym Garena nawet na tym jego Q, któremu daje prędkość dodatkową ruchu, żebym go dogonił. Tam jakiś flash poleciał, więc też. No i ja tutaj widzę, że moja drużyna jest już sfidowana, te moje ganki przyniosły odpowiedni efekt. Też już się nie kłopoczę za bardzo tych fightami, nie chcę mi się biegać, więc puszuję sobie Mahama na kolejną linię, kiedy oni tam się bronią, oni też puszują, więc że tak powiem, no, troszeczkę tak na Assassina samotnie, albo tylko z Masterem i puszuję kolejną wieżę. Zresztą przynosi dobre efekty. Tutaj nie chciało mi się być pod wieżą z tym Darkiem, więc stwierdziłem, że pójdę do swoich już. Razem spuszujemy tego turetka szybko. Natomiast poszli na Dragona. Oni, znaczy właściwie oni poszli na Dragona, to jeszcze nie pozwoliłem, że tak automatycznie jakby minionom się odpuszować. Wybiłem trochę ich fali już przy samym wejściu do bazy. No i teraz dopiero lecę do swoich. Zaraz, oni tam już kończą Dragona, ja im jestem kompletnie niepotrzebny. I lecimy na Barona. Też bez żadnych problemów, od razu bez zastanowienia skaczemy. Wszystkie skille lecą i zbijamy go dość szybko. Jak widzimy teraz na mapie, ja oczywiście podczas gry tego nie widziałem. W ogóle drużyna kompletnie nie wie, o co chodzi, przynajmniej tak mi się wydaje. W żadnym razie nie pokazała tego po sobie, a my Barona w trzech szybciuteńko skończyliśmy. No i teraz się cofam, żeby co ja kupiłem, dokończę krwopijca, czyli dokupiłem KW. No wiadomo, obrażenia mi to zwiększy znacząco. Już w tym momencie już mam 305D plus 1,4 prędkości ataku, która mi się zwiększy tym bardziej, gdy tylko włączę KW. Więc no już poza tym, że jestem bardzo funkcjonalny jako jungler, to po prostu mam ogromne obrażenia. To na koniec z tego co pamiętam będzie widać. No tutaj grzybek Teemo zrobił swoje. Nawet strzała Asha nie mogła nas powstrzymać. Tutaj pole grzybków prosto na Garena. Już nikt nie mógł nic z tym zrobić. A Kalicy to nie widzimy. Nikt tutaj nie miał wizji, więc... Kali się wymknęła w pierwszej chwili. I zaraz będzie ładnie dogoniona, ja ją tutaj stunąłem. I Teemo dobił strutki. Leci wieża, leci inhibitor. I puszujemy dalej. I w tym momencie wroga drużyna poddała się. Cóż, dziękuję bardzo za grę. Mam nadzieję, że podobało się to wam. I tak na zakończenie. Przypomnę, jeżeli chcecie spróbować jungli, polecam na pierwszy raz Udyra. Doskonały jungler, bardzo prosty, bardzo łatwy w swojej mechanice i myślę, że ta dżungla naprawdę się wam w jego wykonaniu podoba. Do następnego odcinka, trzymajcie się.